Cześć, maneczko, witam wszystkich na dzisiejszym odcinku na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, że zostawicie subskrypcję i lajka, bo odcinki pojawiają się coraz częściej. W sobotę nagrywam i potem rzucam jeden po kolei, nagrywam po prostu, bo dużo czasu się cieszę, że tak się Wam podobają. To jest trzeci odcinek porządku, pojawi się w poniedziałek. Przedtem już nagrałem jeden odcinek i z Bedwarsów wrzuciłem jeden odcinek prawdopodobnie. I teraz Dumajek, powiedz coś. To czy w ogóle dziękuję, że tutaj mogę z Tobą nagrywać, czy masz czas? Dobra. Tak, otóż w dzisiejszym odcinku, za to, że ja jestem ogólnie administratorem i chyba osobą, która gra najwięcej na serwerze, mam ponad 50 godzin rozegranych. Oprowadzę was i Faziego trochę po serwerze, bo potrafiło się zmienić dużo. I co, to będzie taki oprowadzający odcinek. I no, zostawcie subskrypcję, żeby Fazy się cieszył. Dziękuję. Tak. To z własnej inicjatywy powiedział. Dobra. Fakty, nie zapłacił mi niestety. Dobra, no to tu masz w górę Faziego, które jest napisane przez U otwarte, no, przez się zamknięte. Moja korekta trochę słaba, bo przyjechałem, jak jeszcze ktoś nie wiedział, to przyjechałem z Niemiec do Polski, Polak przyjechał znowu do Polski i no korekta trochę. A to ja nie wiedziałem nawet o tym. Popcza. To git, dobra, no to mogę ci ogólnie nauczyć niemieckiego. Nie, ja nie lubię niemieckiego. No to ja też możemy jeszcze obczaić twój dom, bo mówili, że dużo się zmieniło. No, tak. I tego. Znaczy, oni już widzieli na pewno. Szybkie... Widzieli, ja na pewno już widzieli ten odcinek, bo jego jeszcze nie wrzuciłem, a chcę mu prowadzić. Trochę tutaj ściany zrobiłem. Ja. I enchanting trochę głęboko jest, to trzeba będzie kiedyś zmienić. Nie no, ogólnie spoko, ja lubię takie w górze miejsca. No, lubię ja sobie też czasem moim w górze. Tu... No to mały dom w sumie, to nie ma za dużo oprowadzać, no jeszcze tak. Niezakończony, no to tak. No jeszcze będzie piętro do 12 poziomu, to jest taka ala baza teraz tymczasowa, bo no takie mam mieszkanie tutaj wstyd. A jak widziałeś odcinek z Coffee Crafta, to wiesz jak ja bazę umiem budować, że to ta baza to jest dla mnie to jest baza wypadowa. Dobra, tak. Tutaj po prawo, tak chyba po prawo, mamy domek diltowy, który zrobił Poniek. Nie wiem dla kogo. Ja on mi mówił, że to jest prezent. Tu masz taką willę diltową, do której można wejść. Masz tu windę taką. Już tu byłem. Co? Setilujesz bombę. No trochę no. Mało tu rzeczy, jest skrzynka pusta. Ja na przykład stąd brałem dilta, jak potrzebowałem do swojej tego. Spoczko. Do twojej baty. I tak. Tu na wzgórzu są resztki po domu Cyrexa. No, słyszałem. Którego już nie ma na serwerze. Dlaczego nie? Tak, ogólnie tego Dritter go zbanował za cheaty. A co on cheatował? Znaczy ludzie tego mówili, że ma X-Raya i w ogóle, bo chłop tak kopał. Ale dobra, to nie jest temat odcinka. I tak, ogólnie ten dom przechodził kilka faz. No. Pierw był ładnym domkiem z drewna, chyba go nawet widziałeś. No tak, nie wiem, czy widzowie mogli zobaczyć. On był ładnym domkiem z drewna, ale niestety jeden z graczy go spalił. Chciał go sprankować, że tu było wejście i podłożył lawę, no i miał wpaść do lawy, ale niestety zapalił się dom, bo był z drewna. No to Cyrek się zdenerwował i postanowił zbudować dom z obsydianu. No, wyszło. Ale po sytuacjach... Poprzedni tydzień na serwerze był bardzo nerwowy, było dużo sytuacji, kiedy się biliśmy, szczególnie też po mojej stronie była jakby strona moja i strona Cyrexa i Darena, to było bardziej pomiędzy Darenem a mną. No, słyszałem. I co? I postanowili się wyprowadzić. Obaj niestety skończyli marnie. No, Daren miał na początku bana na 5 dni, ale niestety złamał regulamin i z taką rzeczą, o której ja nie wiedziałem, nie będę o tym mówił, bo to była... pronazistowska rzecz. No to lecie. Więc a to jest zakazane. No tak. No i w sumie tyle. A, i jeszcze jak mówimy o Darenie. Chciałbym jak mówimy powiedzieć. O Darenie, to tam jest jego. Rzecz. Czekaj. No, co? Gdzie ty jesteś? Po pierwsze cię zgubiłem, a po drugie. Tu. A po drugie chciałem powiedzieć, że byłem jeszcze jak domek nie stał, to znaczy było tu tylko te schody, bo ja się tu schroniłem pierwszy dzień, który spędziłem na serwerze, to doszłem tu jakimś cudem. I się tu zaczynał schronić. Schronienie. Ja stamtąd przyszłem, zobacz, pokażę ci skąd ja przyszłem. No. Ja przyszłem stąd. Z tamtego lasu i tam po tym lesie jest jakaś dżungla, chyba z tego co pamiętam. I jeszcze coś. I tam chyba jest spawn dookoła. I ja 3 razy zginąłem na tym serwerze. I Jezu, ile ja się naszukałem, ja prawie straciłem cały mój set enchantowany.
I co? Tu jest dom, taki zniszczony dom Darena. Co? Z czego wiem, on był po poprawkach, tam z Simanem mu porobił pranki i inne rzeczy. Wiesz, typowy dom postawiony tylko, żeby mieć dom. Nie wiem, co tu powybuchało, totalnie nie mam pojęcia, pewnie ktoś w sobie położył TNT. I ten dom miał jeszcze tutaj na dole taki magazyn. Tak, miał czekaj. I uwaga, a, tak, tu. W rogu jest tego, taka klatka. Tego się nie widziałem. I jeszcze jak Darren grał, patrz, przejdź. Tu była zrobiona dziura wielka, do samego bedroka, żeby gracze wpadali i ginęli. Test. Zalepimy to. I tu w sumie miał chyba tylko jedzenie. Nie był to za bardzo wybitny dom. Nie ma tutaj jeszcze wybitnych domów, mam nadzieję, że to się pozmienia trochę. No, ja też. Też będę chciał porobić budowlę. I co, idziemy chyba teraz do najładniejszej rzeczy, która jest na serwerze. Którą widać chyba nawet z twojego domu. No, chyba tak. Czyli miasto, które buduje Simane i w którym w sumie ja też mieszkam. Tak, ja... z jednej strony mieszkam, z drugiej nie, bo Simane zrobiłem taką ekipę, żeby jestem ja, Poniek i Dritter i Simane. I sobie tutaj zamieszkaliśmy i Simane ma wielki projekt do zbudowania, jakim jest miasto. Chodź tutaj tego w ogóle. Czekaj. Trochę się... A dobra. Chciałem powiedzieć, że ja też tu mogę coś wybudować. Dostałem chyba pozwolenie na to, bo dałem sobie zdjęcie tego, co ja buduję. Ja chyba pierwszy raz w życiu buduję chyba kamienicę, to czy mam w planie ją wybudować, tylko nie wiem raczej kiedy. A, znaczy ja nie. Czekaj, sprawdzę ci, że nagrywa, bo mi... O, dobra, nagrywa się. Gitówka. Dobra, to przepraszam za to, że tutaj się jest czarny ekran. Ale ja tutaj się nie zajmuję tym terenem, ale IMO to jest totalnie potężny teren. Tu powstaje coś wielkiego, ładnego. Mam nadzieję, że to kiedyś dokończą, bo to mi się wydaje, że to może być najładniejszy budynek. No, podoba tak. mi się to strasznie. A, jeszcze do tego budynku tu to. Na... Zobacz, pokażę. Tu można byłoby dojść takie pół bloki, byłoby też jeszcze pięknie, na przykład z jakiegoś... Ja nie znam na budowaniu, ja jedynie to robię po kopie. I tak, tu mamy piekarnię zielonego, z tego on tutaj będzie chciał zrobić roleplay. I tu ma piekarnię, tu jest budynek mieszkalny. Dobra, czekaj, mogę właśnie mikrofon. Dobra. Tu ten wielki budynek to jest budynek mieszkalny Simone, z tego mi wiadomo, on będzie chciał tutaj sprzedawać, mam nadzieję, że mogę mówić, że on tutaj będzie chciał sprzedawać mieszkania i różne rzeczy na wynajem. No spoczko. Tu jest kamienica zielonego, tutaj tu jest piekarnia i inny sklep, choć tu. No widziałem to już, tu jest tutaj pięknie. Ogólnie, tak. Ej, a jak może to zacząć? Tu ogólnie coś? Chłopaki. Co? Jak może dostać takie coś? Znaczy, to po prostu on mi dał główki, a my to po prostu powymieniałem. Ej, ja też. Po prostu jako admin mam tego, bo jest komenda. Po prostu jak masz jakąś on mi dał głowę, on mi dał jakąś głowę, ja mu to po prostu wymieniłem. Stwierdziłem, że to jest tak naprawdę dobro publiczne i tego, bo każdy z tego będzie mógł korzystać na co. Ej, mi się to podoba. Tu sprzedaje fajnie. Czy mogę też utworzyć tu mały sklepik? Na przykład w tym sklepiku utworzyć własny regał? Na przykład? Ja nie wiem, to musisz pisać do Simana i do Peterka, bo oni się tym zajmują. Tu jeszcze u góry są mieszkania jakieś Peterka. Nie wiem dokładnie, o co chodzi z tym budynkiem. Ja się tym nie zajmowałem. Kurczę, mam 1325 ms. Kurczę, ale lag. Ja ty stoisz u mnie dalej w miejscu. No, teraz lagował serwer. Ej, wywaliło mnie z serwera. Ej, Dritter, a ty rozumiesz, co to nagrywki w profilie? Wywaliło tu Majka. Biblet hum. Co? Czekaj. Ja ci mogę jeszcze. Dobra, już weszłem. Ja ci mogę jeszcze powiedzieć. Dobra, gdzie ty jesteś? Siema, Dritter, w ogóle tak przy okazji jesteś na odcinku. Ja już go wywaliłem. Co? Dobra, czekaj, ja się prześpię, że na słabie nie atakowały. Dobra. To jest spoczko. Strasznie mi się podoba to, że tego. Strasznie mi się podoba ten plugin czy data pack, nie wiem co do dokładnie. Tak. Mi się bardzo z czego wiem to jeszcze. No. Oni tutaj jeszcze chcą wybudować miliard rzeczy, więc spoko. Mam nadzieję, że zdążą. To jest taka mini baza Simane, moja i Drittera. Spoko, znaczy, powoli się przeprowadzamy stąd. Uważaj tam za tobą. Nie bij go, nie bij go, nie bij go, nie bij. A, tego, nie bij, a, dobra. Nie. Czekaj, pal gumę. Tutaj, go wprowadzam. Dobra, ja się wycofuję. Nie ta akcja, co trzeba. Bo Dritter tutaj robi tego, farm. Villagerów. Ej, on sam czekaj, idzie. Idź za Dritterem, Dritter. No, prowadź. Ej, czy Dritter mógłby się zatrzymać na zdjęcie? To czy po prostu, że gadam tutaj, oprowadzam je Dritter i Dumajek? A, dobra, chodź tutaj. Czekaj, tu.
A chodź tu, Fazi, chodź, tak, musisz idę, tu wejść. Nie musisz tu wejść. Nie bym. No, dobra, on cię zakubluje teraz i będziesz musiał jakoś. O, wychodź. Kurczę, tak. No. O cholera. Dlaczego on cię na mnie uwziął? Weź go uderzuj teraz, to problem. Ej, jak ja mam im... Wykop się, wykop się. A, dobra. Szybko. No o, nie, no i za chwilę zginę. Ej, można byłoby go... Ej, weź mu, zlogaj. Ja za chwilę zginę, czekaj. Ja muszę uciec na chwilkę, bo ja za chwilę zginę. Czekaj. A nie zginiesz, nie zginiesz, bo nie mam antylogoutu po mobach. Dobra. Musisz tego. Dobra. Wejdź wyjść z serwera, przez co on straci. On jakoś się na mnie spodziewał. Jak się to stało? No bo go uderzyłeś. Uderzyłeś po prostu. To ktoś może go łapką uderzyć? A nie wiem czy tego. O! 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 Ale Dritter agent. Dritter agent. Ej, czekaj. Po... Dritter, żeby się postawił. O! Dobra, oprowadzajcie mnie. Ja już fotkę robię na tutaj miniaturkę kanału. Dobra, no to tutaj są takie bazy. Jakoś nie będę się wgłębiał. Teraz pokażę ci kolejne domy. Czekaj, gdzie... Domy Michaelo Cro... Czekaj, chodź tu, po tych schodach. Teraz tutaj w ogóle jest XPR-ka, chyba jeden... Nie, są jeszcze kilka na serwerze. No. No, i ma jest wbyte, ta XPR-ka. Bo na serwerze też jest plugin, że można wykopywać tego... spawnery. No wiem, to jest super. Żeby... Je przenieść. Tak, sądzę, że to też jest spoko. Bo możemy jakoś tak się bardziej tego... Tu sobie mieszka Krocu, strasznie mi się podoba ten jakby... Czekaj, te schody mi się strasznie podoba jakby... Mi się po prostu podoba takie domki. Na początku chciałem zbudować taki prosty domek w skale, a stwierdziłem, że nie. Strasznie mi się podoba, to mi przypomina takiego Minecrafta 2013, jak youtuberzy nagrywali swoje survivale i inne rzeczy. No, tak. I mnie nostalgia łapie. Bo ja od YouTube, ja na YouTubie siedziałem od 4 roku życia, znaczy nie wiem czy wtedy był YouTube, ja po prostu od kiedy pamiętam to tego. No to ja też siedziałem na YouTubie, bo. Ja pamiętam bo jeszcze. Ja giga tylko jakby nie. Ja pamiętam jeszcze początki Enziego, to znaczy te naprawdę początki, ja bym chyba jeden. Chyba ja zasubskrybowałem go, jak miał chyba dopiero 2 albo 3 tysiące. Tylko koło tego jakoś. Znaczy u Enziego to już od dawna siedzę. I przypadkowo, bardzo przypadkowo do odcinków wlatuje ich jego muzyka, to znaczy po prostu nie jego muzyka, tylko znalazłem ją na YouTubie muzykę, ten Snake and Business, albo jak się to nazywa. I po prostu ją tutaj nagrałem. Aj, przepraszam za hałas, bo Adam akurat odkurza, albo tata, nie wiem. Też odkurza porządki cotygodniowe. I po prostu głośno jest trochę. To, że za chwilę uciszy, mam nadzieję. Dobra. I wracając, no ja ogólnie szybko miałem dostęp do komputera, bo jak ja miałem 4 lata, to brat miał komunię i po prostu tego. I po prostu tego. Mogłem sobie już wtedy oglądać. Weź perłę tą. Mam tylko jedną, a ja ją chcę użyć do Ender Chesta, żeby zrobić. Ale tu, ale ja ci rzuciłem. Masz teraz, rzuciłem ci dwie jeszcze. Ej, Adaf. Chodźmy do tej bazy tam z tyłu, tej tam. No ale tu jest jeszcze ten dom, tu jest jeszcze dom. A dobra, mamy... dasz mi perłę? Jedną? Się... Masz jedną perłę? No dałem ci. Dałem ci dwa. A, mam. A, dobrze mi to, dzięki. Dobra, to będę miał perłę trochę. Czekaj, czy ja umiem perłę rzucać pytanie? Ej, bo ja nie umiem normalnie perły. Ej, chyba pierwszy raz w życiu... dobrze. Pierwszy raz w życiu użyłem chyba perłę. Znaczy, chyba pierwszy raz, nie wiem, nie pamiętam, nigdy nie używałem perł. Ara, tu ogólnie jest jakiś domek Michaelo, to jest taki mały domek, wiesz, taki. Piękny tylko, że był, tu jakieś schody. Piękny tu była sprawny. Akcja, kiedy Cyrex i Darren. Czekaj. Cyrex i Darren chcieli mnie sprankować, kiedy robiliśmy najazd, to mnie zaatakowali. Skończyło się tak, że Darren umarł, a ja już szedłem po Cyrexa, ale przestałem go bić. No i taki, tu jest taki domek po prostu normalny, na klifie. I tu jest baza Drittera. Tu Dritter jest. Ej, bo ja myślałem, że ta baza na dole to jest baza Drittera. Znaczy mi się podoba bardzo baza Drittera, jest spoko. Znaczy tak sobie pomyślałem, to musi Dritter zbudować. Znaczy mi się podoba ta dekoracja tych filarów. Chyba odpatrzę sobie to od niego, jak będę budował moją bazę. To, że to jest woda, to mi się bardzo podoba. Tak zawsze chciałem zamieszkać, ale niestety takiej szansy to nie będę miał. Bo Dritter sobie to zajął. Ale zobacz, to jest tajemne pomieszczenie. Za obrazem. No wiem, ja to robię. No to jest spoczko, ej, tu może... Ej, nie powiem, ale będę robił takie odcinki jak Dognes i tak dalej. Po prostu chowam się w barze kogoś innego. To byłby kozak. I tak chcę zrobić na tym serwerze, byłoby spoko. Znaczy, ej, ja może nawet na odcinku po prostu za Drittera dokończę ten pokój. Po prostu tym samym stylem, bo po prostu...
Lubię budować, nie mam co robić i... No, chcę coś miłego zrobić. Bardzo mi no się to... No to jest jakiś magazyn. No to jest taka też mała baza w sumie. No nie, to nie jest mała. To jest już taką bazę, którą ja bym uznał za taką bazę początkową. Znaczy jakbym ja to budował, to bym to uznał to jako początek bazy, bo moja baza byłaby 10 razy większa, bo ja chcę serio, ja chcę zrobić ogromną kopułę na tym serwerze, mam w planach, albo ogromną wyspę, nie wiem, coś bardzo dużego. Tu będzie moja wieża. O, kozak. Tu miał zamieszkać poniek, ale okazało się, że Dritter tutaj chciał wieżę budować, więc poniek się wyprowadził i sobie nic tu na razie nie robi. Z tej strony serwera jest jeszcze jedna rzecz, która jest moja. Chodź tutaj do góry. Dobra, jestem. Na razie to w sumie nie jest nic zrobione prawie, ale tylko ci pokażę, żebyś wiedział na przyszłość. Dobra. Tu w górach, za górami, za lasami, a bardziej pomiędzy górami. Siedmiu górami, siedmiu lasami. Jest moja baza. O, widzę. Idę tutaj. O, no, i to się nazywa tyku. Baza. I skąd ty tyle diamentów masz? Kurczę, na bogato! To jest beacon mój i Drittera. Tutaj 60% jest Drittera, więc jak ja tylko sobie ogarnę beacon, to on sobie weźmie swoje rzeczy. I no. Co ja tutaj będę chciał wybudować moją świątynię i sobie będę chillował bombę. I no spoko. Z tej strony serwera to jest wszystko. Nie wiem, czy jest sens chodzenie dalej. O, wolny mikrofon. Nie wiem, czy jest sens chodzenia jeszcze dalej, bo tak naprawdę większość rzeczy się prowadzi tutaj, a tak to byśmy musieli chodzić przez całą mapę i tego. No. A, jeszcze mam takie pytanie. Zależy, czy chcesz, nie. Czy mógłbyś mi pomóc znaleźć jakieś miejsce, w którym mógłbym się wkopać do po prostu kopać netherite, bo ja jestem dobry w tym, ale raczej po prostu wszędzie już wykopaliście i to słabo wygląda, jak chodzi o znalezienie netherite'a dla mnie. A... W sumie to... Wystarczy tylko, że polecisz gdzieś tego, że polecisz jakimiś mostami i postanowisz się gdzieś randomowo wkopać. Ten netherite jest tak randomowy, że możesz go znaleźć wszędzie. Wystarczy, że sobie pójdziesz trochę dalej, nie wiem, z 2-3 minuty będziesz chodził po netherze i się postanowisz wkopać. No. I będziesz już miał dobrą miejscówę. I jeszcze chyba takie pytanie, czekaj, o kurczę, zapomniałem pytanie. A, naprawę. Masz jakiegoś villagera, który oferuje naprawę? Mieliśmy, ale nam wzięli z tego. Jeden z naszych członków gildii, tak powiedzmy mogę nazwać, Simane, postanowił wziąć tego wieśniaka z mendingiem. I co? I go zrobić do farmy żelaza, no już nie mamy mendingu. No a tak, ten, który jest farmy żelaza, F. Ej, ale czy mogę zrobić drugiego wam? Za to, że mogę dostać na cały... Ej, bo ja mam max enchantowane narzędzia, ale one się pomału niszczą, a ja nie mam już diaksów. Żeby je naprawiać. Wiesz, bo ja mam tak nie, kilo w super... Ja się wieśniakami tutaj nie interesuję. Więc tutaj musisz albo do Drittera, albo do Simane ogarnąć, bo oni teraz to zaczęli robić. To Dritter, jak obejrzeć ten odcinek, który na pewno Dumę ci poleci, bo on na nim jest, to po prostu... Czy mogę tutaj zrobić wieśniaka naprawą i użytkować do naprawy? To czy po prostu sobie zabrać naprawę? Kurczę, jestem tak wysoko na tej górze. Czekaj, czy ja teraz doskoczę? Nie, ja tu nie doskoczę. Kurczę, wiadro! O kurczę, nie tak szybko, to wiadra nie umiem, po prostu z zaskoczenia. O, kto zrobił noc? Ej, nie noc minęła. Ej, nie ma już tego bugu, czy nie? Nie, jest znowu normalny księżyc, wszystko. Ej, bo był taki bug w odcinku, że słońce to wszystko było z logiem Lovecrafta, to było takie dziwne trochę. Wiesz? Słychać cię? Proszę, nie będę odzywał, bo w sumie jem. Bo po prostu jem. A ze względu na kulturę nie można mówić pełną japą. Zlagował mi kompa. O, dobra, już jest lepiej, dobra. Spoko, tak w ogóle jest, po prostu serwer się rozwija. Mam nadzieję, że dodacie w następnym sezonie Alcazara, to czy on po prostu się nadaje z nim nagrywać odcinki, byłoby bardzo spoko. Wiesz, o co chodzi? Po prostu kolega, z którym się nagrywa. Może na rekrutatku. Znaczy mam tu jeszcze... Ja mogę się dostać na serwer. No tak, musi dopiero przejść na następną rekrutację, wiesz o co chodzi. Rekrutacja potem przejdzie. Rekrutacja jest dalej otwarta na razie. Cały sezon jest otwarta, więc każdy może spróbować wejść na rekrutację, ale czy się dosta, nie wiadomo. A, pytanie, czy to jest pierwszy sezon, czy drugi? Jaki to jest sezon teraz tego? To sędzia to powiedzieć.
Bo nazwa Grand Craft, tak jakby się mówi. Chyba drugi. Bo Grand Craft też powstał w październiku. Ale go zamknęliśmy po 3 tygodniach. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu drugi sezon już. No. Spoko, to czy mi się podoba. A ten na razie zapowiada się najlepiej. No tak. To czy ja mam. Nie mam jeszcze w ogóle żadnych itemów, ale. Zapowiada się po prostu tym, że. Będę miał coś wreszcie. Nie wiem, czy odcinek już nie trwa za długo, bo chyba po prostu trwa strasznie okropnie długo. Mam nadzieję, że Twitter też dołączy kiedyś na jednym z moich odcinków. I mam nadzieję, że będzie dużo subskrybentów, a najchętniej język mi się plącze. Najśliwszy byłbym, jakby było bardzo dużo po prostu wyświetleń pod filmami, lajków. Bo po prostu to mnie chyba najbardziej, bo jak masz kanał, masz na przykład 500 000, a ogląda cię 2000 osób, to jest trochę smutne. Po prostu jak masz umarłą widownię, to czy taką po prostu widownię, która już nie funkcjonuje, po prostu nie masz mało osób, które oglądają cię, po prostu subskrybowali, poszli, to trochę słabo. Ja chciałbym mieć taką aktywną widownię, która po prostu, która po prostu sobie aktywnie uczestniczy. A wiesz, co zrobię na dzisiejszym odcinku? Coś wyjątkowego, co jeszcze nikomu nie pokazałem. I chodź za mną do bazy. Chodź. Dobra, pokażę ci coś. Moją tajną kryjówkę. Na dzisiejszym odcinku tobie pokażę. Wiadro wody idealne, tak jak zawsze. Dobra. Pokażę ci coś, co nie pokazywałem na żadnym odcinku, bo po prostu nie chcę, żeby mi ktoś ukradł diamenty. Ale pokażę ci tyle diamentów, ile jeszcze mam i po prostu będą jeszcze potrzebne po prostu do dużo rzeczy. Wiesz, o co chodzi, czy nie? Tak, wiem. No diaksów, ej, bo jakby dało się zrobić blok rudę diamentów i ja bym ze szczęściem wykopał, to bym mógł nieskończoną farmę diamentów zrobić, ale tak niestety nie jest. Chodź tutaj na dół. Ja pod łóżkiem, zobacz, pod łóżkiem to ja mam taką w to i mam moje 18 diamentów i głowę Patryka Gamingality. Spoczko, czy nie? To już tak 18. O! Ej, ale dziękuję serdecznie. Serdecznie dziękuję. Kiedyś się odwdzięczę. Jesteś na odcinku, odwdzięczyłem się. Nie żart. Ale spokojnie ten serwer. To czy. Spodoba mi się bardzo. Jak oglądałeś też odcinki, co nie wiem, czy tak daleko już mnie. Tak dawno już mnie znasz. Ale kiedyś na prawdziwym Coffee Craftie grałem. To znaczy. Jeszcze pamiętam te czasy, kiedy Coffee Craft to miał naprawdę dużo osób, a ta mniejszość wyszła dlatego, ta większość, bo po prostu został skakowany serwer. Ja zostałem osądzony jako haker, potem wyszło na jaw, że to nie ja, bo haker się wydawał jako i mnie. W czasach, godzinach, których ja nagrywałem odcinek i akurat go wrzucałem, to on po prostu ukradł mi konto i się tam robił. Coś w tym kierunku chyba? Nie wiem. Nie pamiętam już tak bardzo dokładnie sytuacji, ale ja zostałem uniewinniony, bo no, jak można kogoś niewinnego uwinnić. I serwer stracił większość osób, to było smutne, po prostu grało na nim codziennie tak ponad 60 osób, około tego? Nie, 20, chyba maksymalnie ilość to była tam około 20 osób, 24. Tam było dużo osób na tym serwerze, a teraz po prostu dwie osoby, teraz trzy tylko grają. Bo zaczęliśmy już trzeci sezon? Nie, drugi sezon. I to było na tyle, jak chodzi o Coffee Crafta. Nie wiem, może jakiś odcinek się kiedyś jeszcze pojawi, jak będę miał ochotę pograć sobie, bo tam już jestem wymaksowany. Oprócz tutaj netherowego seta, to resztę mam na maksa. Ale normalnie to będą z tego seria i jeszcze z czegoś innego. Dobra, to ja już kończę odcinek, bo się już naprawdę robi bardzo długi. To by byłoby na tyle, chodź tu Majek, chodź tu, skończymy. Dobra. To było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że zostawiliście subskrypcję, bo na tym mi bardzo zależy i na lajkach, i na aktywności po tych filmach. I że wam odcinek się spodobał, z Dumajkiem jako prowadzę mi powiedzieć siemaneczko, pa pa!